Jeżeli chodzi o ilość oznaczonych południków, w tej chwili jesteście Państwo na pierwszym miejscu. Południk XIX mniej więcej dzieli Polskę na dwie równe części, przy czym to jest umownie, to nie jest dokładnie z dokładnością tam do kilometrów kwadratowych, ale jest to taka linia, która wyznacza tą część wschodnią, część zachodnią. Natomiast my zawsze podkreślamy, że nie o to chodzi, żeby południk dzielił, tylko żeby południk łączył, i ponieważ jest to taka linia centralna, więc liczymy na to, że może łączyć nie tylko te miejscowości, które leżą wzdłuż linii południka, ale też, które leżą po jego stronie wschodniej i po stronie zachodniej. Tylko można życzyć tego, żeby ludzie zainteresowali się astronomią. Mikołaj Kopernik kiedyś w swoim dziele napisał, że jest to najpiękniejsza z nauk, i jeśli ktoś się tym interesuje, to naprawdę nie to, że odrzuci inne nauki. To jest taka nauka, która gromadzi w sobie astronomię. Astronomia to jest matematyka, fizyka, zainteresowania przyrodnicze. Wszystko to, co najlepsze według nas, to co nas otacza. To jest coś pięknego. Nie trzeba mieć super sprzętu. Wystarczy mieć trochę zapału, iść gdzieś, gdzie nie ma zanieczyszczenia światłem, gdzieś za miasto, i można zobaczyć gwiazdy, planety na własne oczy, nawet bez lornetki. To jest to, co my zachęcamy jako Śląski Oddział PTMA. Nie musi być to inwestowanie w sprzęt, w drogi sprzęt, w drogie aparaty, w drogie teleskopy. Po prostu zainteresować się tym. Jeśli kogoś to zainteresuje, dobrze. Jeśli nie, też dobrze, bo spróbował. Tu będziemy bezpiecznie oglądać. Nigdy nie patrzymy tutaj, gdzie jest obecność. Jak myślicie, ile ta plama może mieć stopni? Tam miało 6 tysięcy. Tu jest wodnik.